Z tej strony Maciej oraz Mateusz i witamy w kolejnym odcinku Dead Space 3. W poprzednim odcinku udało nam się wejść na górę i dotrzeć do tej stacji. I teraz będziemy wskrzeszać nieśmiertelnego nekromorfa. Co taki idiotyzm. Kody powstrzymały nas przed przytuleniem Ellie. Tak, tak. Kody nas... Były dosłownie 4 stopnie. Skutecznie powstrzymały. 4 stopnie, ej, zobacz, to w inną stronę nas kieruje. Ale powiedział, że możemy iść gdziekolwiek. No dobra. Słyszę dźwięki. Dalej nas kieruje w inną stronę? Kurde, dalej nas kieruje w inną stronę. Ripcore. To już był jakiś ripcore. Był, to prawda. To trzeszczy. O! Goat? One były słabiutkie, z tego co pamiętam. Ała! Ała! Boże, zupełnie mnie olali, nie? My rzuciliśmy do ciebie. Ktoś centralnie obok mnie przebiegł. O, tam się chowa. Nie wrzesz tak! Zamknij mordę. Tak od razu czułem, że te wyjdą. Jak jest dużo kontenerów, to one wyjdą po prostu. Czekaj, ty poszedłeś tam do windy? Znaczy popatrzyłem, że tam jest winda. Tu jest winda, chyba nie ten klucz. Nie, nie mamy klucza, więc wtedy nie przejdziemy. Artefakt! Nice. Chodźmy do windy. Zobaczymy, gdzie nas zabierze. Jedziemy do góry, jedziemy do góry. Pewnie okaże się, że i tak finalnie musimy iść tam, gdzie nam wskazuje. Pewnie tak. Zobaczmy. O. Czy to są kawałki lodu? Nie, to są kawałki zamrożonych nekromorfów. No tak, ale to są kawałki. Błędne kawałki zamrożonego czegoś. No by te. Ten nie był za szybki. O! Skąd ten się wziął? Czemu ja znowu leżę? Jeszcze jeden. O, jest. To jest wow. Czarne. Lol. I koniec. Dziękujemy Państwu. Nie, jeszcze jeden. Nie. Jeszcze nie? O, dziękujemy Państwu. Tyle pikapu. No dużo ich było, kurde. Dużo było tego ścierwa. Tak trochę. Gdzie my w zasadzie wchodzimy? Patrzyłeś do góry? To byliśmy w geologii. Nie. Entrance, o. A to jest ten. Mindlessly following the whim of an angry god. It's an easy conclusion to draw, and I don't fault you for it, but you may be surprised to know that I'm a man of science. A man of fact and reason, cause and effect. And soon you'll understand that I'm right about everything. Most likely. Most likely not. Not. Okej.
dalej nam każe zawracać, nie? Ej, tu mają jakieś fajniejsze drzwi, tak w ogóle, nie? Bardziej zaawansowane technologicznie. Nie wiem, co to było. Jak to, czy to są drzwi sprzed 200 lat? Jak mogą być? Ej, fajne, z takim ekranikiem. Masz tungstena? Ej, chodź tu. Mam tungstena. Ten torkbara, no to odpalaj. Jak to nie mam, przecież robiłem. No właśnie, ja też. Znowu trzeba po dwa zrobić. To musiało się rozpaść. Jak to rozpaść? Nie wiem, co się z tym stało, no. Co to kurde, robimy save'a i się rozpada? Zrobiłem dwa. Ja też. Ale ten tym kręci. No kręć jeszcze. Ale to muszę rozpędzić. Dziwne. Magazyn. Hot death. Brzmi jak jakiś rodzaj miotacza ognia. Brzmi jak jakiś rodzaj drinka. Też. Compact Earth Go Frame. Ja chcę zobaczyć, co ten frame robi. Boże, znowu bench. No ta gra niestety jest taka. Tak ją zaprojektowali. No, pokażcie mi, co to jest ErfGov Bench, czy ten frame. Hot Death. A compact Reaper and advanced blowtorch modified with an ammo sweeper. Will use Kevin. No to nieważne. Ty! Ona ma po jednym upgrade'zie, po jednym obwodzie, ale ma speed zwiększony. To widzę właśnie. To może być ciekawe, tylko ja bym z chęcią reloada zwiększył. To ten wireless compact frame, nie? No, ale nie ma update'ów do niższego. Ale nie ma upgrade'ów na dolny. No. Tylko na przykład, wiesz, do tego, do plazma cuttera nie jest ci potrzebny w ogóle dolny, bo i tak nic tam nie ma, nie? No na przykład tak, no tutaj masz rację, nie? Ja mogę tego sobie zmodyfikować. Plazma cuttera. Kurde. Królestwo. Ale i tak plazma cutter ma reloada na maksa u mnie. A nie, bo musisz mieć tego, ten tool do obracania przecież. Co nie? No. Do obracania plazma cuttera. Czego i tak teraz nie używam. Ja też nie. Let's move, bo już kurczę zaraz jeleń nam wyskoczy, a to... No ale dostajemy się gdzieś, no już jakiś koleś gadał. Coś robimy. Mieliśmy tryliardów drzwi, kurde. Dajcie postrzelać! No gra musi mieć gdzieś, wiesz. Boże, jakieś lasery. O Jezu. Nie chcę nic mówić, ale dziwki lasery. Chciałem wziąć jego kończynę i w niej ją wrzucić w to coś, ale no dobra. Co robisz? Przesuwam. No to chodź tym raczej. Ja mam przesunąć, ale to ja nie kieruję tym w żaden sposób, zobacz. No to... Ja przesuwam po prostu samo. Czekaj. Weź puść. O. Widzisz, od razu lepiej. Jakim cudem? No patrzę się w odpowiednią stronę. Próbuj, czekaj. Jej! Teraz musimy oboje przytrzymać. O! Dobra, jednak. Odsuń to! Tam będziemy mieli wież. Idzie. To do mnie strzela.
ogarniasz to? No widzę właśnie. Tą główkę trzeba zabić. A to był ten tułów, który myśmy zostawili. O Boże, jakie miotło. Poskoczył, nie? Co tam jeszcze lata? Nie, nie strzelaj, to są martwe ciała. Zastanawiam, gdzie to jest w ogóle. No dobra, znowu się zaczął ruszać. Dobiliśmy? Dobiliśmy. Dobra, czekaj na mnie. Dobra, przesuwaj kolejne. A myślisz, że mogę komuś wyrąbać tym prosto w ryj? Możesz spróbować, nie? Jak mi coś się napatoczy. Przyznać, że mi się amunicja chyba skończyła, wiesz? Dobra, wysyłamy. Nie, skończyło mi się. Which piece is it? It's hard to tell from the cross section, but it doesn't look like anything I recognize. Okay, I'll get it prepped when it arrives. It's a bot section. The bottle. Strzelanie do ludzi. A zupełnie na muzyka przy strzelaniu do ludzi. Isaac, you're not getting out of there alive. To wiesz, jeden, nie? Bring it on, asshole! Bring it on, asshole! Stój tu. I obróć się w drugie strony. Czy chcemy przy jakiejś zamrażalce? Nie, robimy zbliżenie. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zapraszamy do lajkowania, komentowania oraz do subskrypcji. Zaraz pojawią się adnotacje do kolejnych odcinków. I jak zwykle... Miłego dnia.